Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Świadniungsa. Miśka w końcu poszła. O, jest sobie tak, siedzimy tutaj ze 3 albo 4 dni. Normalnie się leje z człowieka, musimy wentylator włączyć, nieważne. Dzisiaj bierzemy się za ostatni film z tej serii, czyli przedstawienia wam formatów dostarczania pakietów Linuxowych. Typu właśnie Flatpak, Snap, a dzisiaj mamy AppImage'a. Dzisiaj takie podsumowanie, także może nie konkretne, ale tak to można uznać. Słuchajcie, przedstawię wam znowu oczywiście historię AppImage'a, bo jest dość ciekawa. Pokażę wam, do czego można tego użyć, jak tego się używa, jak można sobie zintegrować na przykład to z systemem, też wam to opowiem. Oczywiście wady i zalety będą także jak najbardziej dostępne. No i co? Bym powiedział chłodno, zapraszam na film, ale to nie brzmi za dobrze, więc słuchajcie, po prostu zapraszam na film, to wszystko. Dziś ostatnia część cyklu o formatach rozprowadzania oprogramowania w Linuxach. Tym razem zajmę się tematem AppImage, czyli chyba najstarszym dostępnym systemem tego typu i do tego mocno specyficznym i najbardziej zbliżonym do tego, co jest czasami oferowane w systemach Windows, a mianowicie chodzi o aplikacje typu Portable, pojedynczy wykonywalny plik .exe. Jednym zdaniem AppImage nie jest kontenerem jak Flatpak czy Snap. Jest to rzeczywisty obraz dysku z programem. Prawie uruchamianie Linuxa z Live CD, Live USB. Przy okazji muzyczka to oczywiście Synthwave, Retrowave Mix. Taki mi się klimat dzisiaj zrobiła. Jak już was chyba przyzwyczaiłem, w moich lektorskich filmach do danej rzeczy najpierw krótsza lub dłuższa historia na wprowadzenie do tematu, a potem to już samo mięsko. Temat problemów Linuxa z dystrybucją oprogramowania zaczął się już pod koniec lat 90., czyli ledwo kilka lat po stworzeniu przez Linusa Torvaldsa jądra systemu, no a potem oczywiście rozrost dystrybucji Linuxowych w różnym kształcie nam nastąpił. Praktycznie każda dystrybucja robiła to i nadal robi po swojemu, a to powoduje duże problemy i dla piszących dane oprogramowanie, ale oczywiście dla użytkownika końcowego także. Simon Peter, pochodzący z Niemiec, który z komputerami miał styczność od lat 80., także zauważył omawiane problemy i postanowił coś z tym zrobić. Powiedział on swego czasu zdanie, które mocno zapadło mi w pamięć przy szukaniu materiałów do tego filmu. Dla programisty pliki binarne bez źródeł są bezwartościowe. Dla użytkownika źródła bez plików binarnych są równie bezwartościowe. Słuchajcie, zostało to powiedziane odnośnie małego skupienia się w ówczesnych czasach na użytkowniku końcowym Linuxa, a faworyzowano przede wszystkim programistów i hardkorowych użytkowników systemu. Kto wtedy używał pingwina, ten wie, o czym tu jest mowa. Na początku lat 2000 Simon dowiedział się o tzw. Live CD, czyli systemach Linux całkowicie uruchamianych z płyty CD, ale to, co mu bardzo brakowało, to możliwość dodawania własnego programowania do tak dystrybuowanych Linuxów. I wtedy w jego głowie pojawił się pomysł na stworzenie czegoś podobnego, co funkcjonowało od dawna w komputerach Macintosh czy Windows, a mianowicie Linuxowego odpowiednika aplikacji Portable. Simon zaczął pracę nad stworzeniem tego rodzaju możliwości dystrybucji softu i w 2004 roku w styczniu pojawiła się pierwsza wersja tego programu o nazwie Click przez K. Rok później, pod koniec roku 2005, pojawił się obszerny artykuł w witrynie Linux.com napisany przez Nathana Willisa o tytule One Click Installation with Click. Instalacja jednym kliknięciem za pomocą Click. Pozwolę sobie tutaj zacytować początek tego artykułu, a link do całości powinien być jak zawsze w Czytaj Więcej albo tu na ekranie. Nathan napisał: uproszczenie instalacji oprogramowania to popularne hobby deweloperów Linuxa. Dało nam to przydatne narzędzia takie jak Synaptic, Yum, Check Install i Auto Package. Nowy gracz na rynku, Click, pochodzi do problemu inaczej, całkowicie unikając instalacji. Click to usługa, która dostarcza aplikacje Linux jako samodzielne katalogi aplikacji w montowalnych, skompresowanych systemach plików. Dla użytkownika końcowego każdy pakiet wygląda jak pojedynczy plik z rozszerzeniem CMG,
który można przenieść dowolne miejsce w systemie i uruchomić w miejscu, zakładając, że uprawnienia są oczywiście poprawne. Wewnątrz każdego appdir znajduje się podstawowy system plików z zależnościami aplikacji i bibliotek. Artykuł nie jest mega rozbudowany, jeżeli chodzi o techniczność, ale pokazuje sens takiego rozwiązania oraz jak z niego korzystać. Myślę, że warto się z nim zapoznać nawet w 2024 roku. I słuchajcie, teraz zostałem mocno zaskoczony, bo omawiając dwa poprzednie filmy, czyli historię Alexa Larsona i początki Flatpak oraz tam Snapa później, tak, nie doszedłem wtedy do tego, że omawiany klik to właśnie także początek prac nad App Image, czyli tak to się wszystko de facto zaczęło. Deweloperzy i Canonicala, i tam właśnie deweloper a propos Flatpaka wykorzystał program Click do swoich prac i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się łączy, zupełnie jak w prawdziwym życiu. Prace nad rozbudowywaniem Click ciągle trwały. W 2008 roku na belgijskim spotkaniu FOSDEM, czyli imprezy, która pomagała łączyć społeczność open source, Simon Peter i Kurt Feldwle pokazali na wykładach, można powiedzieć tak, prelekcjach, czy jak to tam nazwać, założenia Click. Pokazano także wizję rozwoju tego programu oraz zapowiedzieli nadejście następcy, czyli programu Click 2. Click, a także Click 2 miały jednak sporo swoich ograniczeń, w tym możliwość uruchomienia tylko 8 programów w ten sposób spakowanych. Było to ograniczenie istniejące w jądrze kernela systemu i dotyczyło właśnie montowania obrazów skompresowanych. Click 2 zresztą niestety nigdy nie wyszedł z bety, a w 2011 roku strona programu zniknęła, a sam projekt przeszedł stan uśpienia. Simon mimo wszystko nadal pracował nad swoim pomysłem i w międzyczasie opracował i powołał do życia kolejny projekt o nazwie Portable Linux Apps, który miał oferować podobne możliwości, ale miał być zdecydowanie dojrzalszy i robić to dużo, dużo lepiej niż poprzednik. Dopiero w 2013 roku Portable Linux Apps został przemianowany na App Image i pod taką postacią znamy go do dziś. Jak widać, wszystkie trzy formaty po części opierają się na sobie, choć akurat App Image robi to w zupełnie inny sposób niż reszta, no i zaraz wam postaram się to przekazać. Aha, bardzo ciekawe podpowiedzi mamy tutaj, jeżeli chodzi o Wikipedię. Mianowicie w roku 2015 Linus Torvalds, twórca jądra Linuxa, powiedział, cytuję, że to jest po prostu bardzo fajne. W końcu zabrałem się za zabawę wersją App Image Subsurface i naprawdę wydaje się, że to po prostu działa. A Mark Shuttleworth, właściciel Canonical, stwierdził, że App Image to całkiem czyste doświadczenie i podziwiam pracę tego, kto za nim stoi. No dobra, ale czym jest App Image i jak tego w ogóle używać? Już wyjaśniam. Założenie tego systemu jest następujące. Ma być on prosty w obsłudze, przenośny między komputerami i systemami, powinien być obsługiwany w każdej dystrybucji Linuxa tak samo, a do tego do uruchamiania zawartych w nim programów nie powinno być potrzeby używania praw administratora systemu, czyli roota, a także App Image i zawarte w nim programy nie powinny wnikać w główny system operacyjny komputera, na którym są uruchomione, na tyle, na ile jest to możliwe. Idea Portable jest bardzo dobrze realizowana poprzez App Image, choć na innej właśnie zasadzie. W Linuxie App Image tworzy jakby wirtualny napęd za pomocą podsystemu Fuse i wtedy zawarty program jest uruchamiany w systemie. Po zakończeniu pracy wirtualny napęd znika, a ewentualne pliki konfiguracyjne są zapisywane w ogólnym katalogu konfiguracyjnym danego użytkownika. Można powiedzieć, że prawie nic nie dotyka głównego systemu plików, to znaczy chodzi tutaj o partycję root Linuxa. Wszystkie zależności wymagane do pracy danego programu są wbudowane, zintegrowane z daną aplikacją. Zasada pobrania i działania także jest bardzo prosta. Stworzony przez autora program pobieramy po prostu z oficjalnej strony internetowej dystrybucji appimage.org lub ze strony programisty za pomocą przeglądarki www, lub spod konsoli programem np. wget albo curl, podając odpowiedni link jako źródło dla tego programu.
Wiele linuxowych projektów udostępnia linki do swoich programów w formacie apimage. Po pobraniu należy kliknąć na pobranym pliku i w jego właściwościach nadać mu po prostu prawa do uruchamiania. Potem klikamy lewym klawiszem myszki na danym programie i voilà, program powinien działać. Nadawanie praw można też wykonać spod konsoli Linuxa. Przechodzimy w terminalu do katalogu z pobranym plikiem i wpisujemy thmod plus x. Nazwa programu, efekt jest dokładnie taki sam. Aplikacje w formacie apimage głównie obsługujemy graficznie, choć jest możliwość ich ogarniania, powiem to tak, spod konsoli oraz oczywiście samego budowania takich projektów także dokonuje się spod konsoli. Dodatkowo wspomnę, że nie ma potrzeby umieszczać pobranych plików w specjalnych kategoriach w systemie, katalogach. Możesz zrobić osobny katalog dla nich, aby mieć programy pod kontrolą i je aktualizować np. ręcznie. To prawda, na początku nie było pełnej autoaktualizacji tego typu programów, ale istnieją dodatki albo inne funkcje, jak np. AppImage Update czy AppImage Tool, Linux Deploy, które coś takiego umożliwiają. Sporo nowych programów w AppImage może przeprowadzić autoaktualizację prosto od siebie, czyli uruchamiam na przykład shortcuta, dajemy update, no i program się aktualizuje mimo tego, że pochodzi z AppImage'a. Ważna sprawa także to możliwość integracji programów z AppImage z podstawowym systemem, ale nie dzieje się to automatycznie. Chodzi tutaj oczywiście o to, żeby program AppImage pojawił nam się na przykład w menu. Należy do tego uruchomić program typu AppImage Launcher, albo jeszcze lepiej Gear Lever, i pozwala one dołączyć nasz program właśnie w AppImage'u do menu Start i automatycznie skopiować go na przykład do podanego katalogu. Nie trzeba już tego robić ręcznie. Ja osobiście Gear Lever bardzo polecam, bo jako że czasami używam AppImage, to on jest niesamowicie po prostu wygodny i robi to, co powinien. Co do kwestii bezpieczeństwa, to AppImage nie używa żadnego systemu typu sandbox lub konteneryzacja czy izolacja od głównego systemu. Po uruchomieniu działa to jak każda inna aplikacja w systemie i ma identyczny dostęp do wszystkiego, choć nie korzystają z bibliotek czy innych plików głównego systemu, ale dostęp jest pełny. Można oczywiście uruchamiać tzw. piaskownicy FireJail, stosować lub pisać własne profile AppArmor czy Selinux, ale jest to tylko jako dodatek, a nie podstawowe wyposażenie tego formatu pakowania i dystrybucji oprogramowania. Pamiętać należy, o czym mówiłem, że programy w AppImage nie wymagają uruchamiania podniesionych praw jako administrator, czyli uruchamiamy je bez sudo, po prostu normalnie klikając albo wpisując w terminalu nazwę. A co jest jeszcze bardzo ciekawe, jeśli nie ma dostępnego obrazu AppImage Twojej ulubionej aplikacji, można poprosić o niego autora albo autorów aplikacji, na przykład zgłaszając prośbę o dodanie funkcji w systemie śledzenia problemów danej aplikacji. Czyli jeżeli na przykład chcemy zobaczyć sobie obraz AppImage przeglądarki Mozilla Firefox, to zostawmy komentarz pod adresem, który teraz się powinien wyświetlić na ekranie. I im więcej osób poprosi autorów źródłowych o obraz AppImage, tym większe prawdopodobieństwo, że taki obraz zostanie im po prostu udostępniony. Myślę, że po takich informacjach będziecie wiedzieli, jak sobie radzić z tym formatem, więc teraz nadchodzi kwestia wad i zalet takiego systemu rozpowszechniania plików. Postaram się być obiektywny, jak w poprzednich częściach materiałów w tym temacie. Wybór, czy używać, czy nie używać, zostawiam po prostu Wam, użytkownikom docelowym danego systemu. Zacznę od wad i oczywiście ich wymienienie nie jest w żaden sposób określeniem większej lub mniejszej wady lub zalety. One są po prostu, one po prostu istnieją. Mam je ze swoich doświadczeń, także doczytałem na różnych forach, dyskusjach internetowych itd., itd. Więc nie jest to tylko i wyłącznie moja, że tak powiem, opinia. W większości jest to wzięte po prostu z internetu, dostępne w wyszukiwarce. Dla wielu użytkowników Linuxa nie do pomyślenia jest fakt,
chodzenia po stronach internetowych przypadkowych autorów programów i pobieranie od nich plików z danym programem. Jest to standardowa metoda w systemach z rodziny Windows, ale Linux ma swoje repozytoria i stamtąd powinno się w pierwszej kolejności oprogramowanie pobierać. Oczywiście, że istnieje strona appimage.org i ona jest takim zbiorem tego całego softu, ale nie ma tam wszystkich możliwych programów do ściągnięcia, więc czasami trzeba szukać po prostu po swojemu. Druga sprawa, prawie zerowa izolacja od systemu głównego w trakcie pracy. Nie ma żadnej konteneryzacji czy sandboxingu, to działa jak każdy jeden proces w Pingwinie. Już o tym mówiłem. Mówiłem też, że można zastosować FireJ, profile z Linuxa itd. Ale mimo wszystko, goły startowy AppImage nie ma żadnej izolacji, poza tym, że jest spakowany po prostu jako jeden plik, to wszystko. Kolejna rzecz to taka, że aby uruchomić ten program, trzeba dodawać specjalne uprawnienia, czy to graficznie, czy to tekstowo. No jest to po prostu bardzo, bardzo niewygodne dla wielu osób. No myślę, że jest to jednak wada. Standardowo brakuje integracji z głównym menu programów, czy na przykład uruchamianiem je jedną komendą w konsoli, bez przechodzenia do katalogu, gdzie dane AppImage istnieje. Istnienie dodatków typu Gear Level i tak dalej to oczywiście plus, ale jest to dodatek, a nie standard. W niektórych systemach, chyba z tego co pamiętam w Ubuntu, trzeba dodawać w ogóle pakiet libfuzz 2, aby AppImage w ogóle nam systemie ruszyły. Zdarzają się dziwne problemy z timingiem, czyli skurkowaniem w aplikacjach typu GTK albo IQT. Czasami brakuje emotek, czasami mocno są ograniczone na przykład okienka wyboru plików. Ja sam tego doświadczyłem w programie Shotcut z AppImage'a. Nie ma po prostu, otwiera się okienko wyboru plików, gdzie nie można włączyć podglądu miniaturek, mimo tego, że ja używam XFC i w XFC to można zrobić bez problemu. Poza centralną stroną, można by rzec sklepem AppImage, nikt nie ma nadzoru nad rozpowszechnianiem aplikacji i tego, co one w sobie mają i zawierają i co dostarczają. No, taki przykład, no idziesz i zbierasz jak grzyby w lesie, ale nie możesz sprawdzić, co to są za grzyby. Nie masz nikogo obok, kto by ci powiedział, jaka jest różnica między dobrym grzybem a złym grzybem, tak? Moim zdaniem stwarza to olbrzymie zagrożenie bezpieczeństwa. No chyba, że pobierasz od sprawdzonego dewelopera, na przykład aplikację Shotcut, bo na stronie Shotcuta można AppImage'a pobrać bez problemu, no. No ale w sumie to też jest tak jak dodawanie mało znanego PPA w Ubuntu. Niby najnowsze coś, ale nie wiesz kto to jest, co to pisał i co w tym w ogóle dostajesz. Kolejna rzecz się tutaj znajduje, mianowicie sporo AppImage'ów nie ma 100% kompatybilności z danymi dystrybucjami Linuxa. I tutaj cytat z jednego z forów na Linux.org. Cytuję. W rzeczywistości są często AppImage'e są często prostymi, przepakowanymi podróbkami istniejących pakietów, które są kompilowane i budowane w celu wykorzystania dynamicznie ładowanych zależności systemowych, tak jak normalne aplikacje. Kiedy je uruchamiasz, nadal polegasz na tym, że twój system jest w stanie zapewnić niezbędne biblioteki, aby aplikacja można działać. Wiem, że trochę to niezbyt zabrzmiało, ale chodzi o to, że niektóre AppImage nadal korzystają z plików, które znajdują się w naszym systemie, tak? Nie chodzi o to, że one tam coś zapisują, tylko chodzi o to, że korzystają na przykład z jakichś tam, nie wiem, no bibliotek, co tu dużo po prostu mówić. Tak się zdarza i to nie jest jedyny post, który o tym mówi. Trochę minusów się znalazło, to teraz czas na pozytywy, a przy okazji będziemy zbliżać się do końca tego filmu. Ogromnym plusem tego formatu jest oczywiście sposób przenoszenia go, nie? Jest to po prostu jeden wielki plik z rozszerzeniem AppImage i wystarczy go skopiować gdziekolwiek, nadać mu prawo uruchamiania i używać. Pod warunkiem oczywiście, że się uruchomi, tak? Ale jeżeli już ruszy, to jest to po prostu bajka. Wrzucasz na pendrive'a, nie wiem, na kartę pamięci, gdziekolwiek indziej. To jest mega, mega plus. Nie ma tutaj tak ogromnego rozmiaru, nie? Format pakowania jest dużo prostszy niż skomplikowane snapy czy flatpaki. No i znowu tutaj się powtórzę, chodzi o rozmiar. Rozmiar AppImage jest chyba najmniejszy ze wszystkich tych snapów i flatpaków, tak? Co prawda bywają z tym problemy, ale moim zdaniem
Jest to jednak duży, duży plus dla wielu użytkowników. Kolejny plus, chociaż trochę takim bym powiedział naciągany, mianowicie pomaga on uniknąć sporej ilości tak zwanego linuksowego piekła zależności. Nie? No pomaga, jest dużo łatwiej, jak działa, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja wiem, że to jest plus naciągany, ale mimo wszystko jest to jednak plus. I tutaj chciałbym dodać, że istnieje mega olbrzymie repozytorium GitHub z dziesiątkami, czy tam nawet nie wiem, czy setkami rozszerzeń i dodatkami pomagających usprawnić obsługę i działanie API Mage. Szczerze mówiąc, wiem, że dziwnie, że to się znajduje w plusach, no ale mimo wszystko, na bezrybiu i rak ryba, jak to mówią, tak? Jeżeli ktoś chce, nie sobie zobaczy na to repozytorium, link jest pod filmem, czytaj więcej, albo teraz na ekranie. Naprawdę warto to zobaczyć. No i wiecie co? To jest koniec plusów. Autentycznie, siedziałem dość długo i szukałem plusów o API Mage'u, ale nikt nigdzie po prostu czegoś takiego, innych rzeczy nie pisze. W większości są to, tak jak wymieniłem tutaj, niestety minusy, ale weźcie pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz, że według społeczności, oczywiście ten format ma dużo więcej wad, ale te plusy, które tutaj się znajdują, czyli rozmiar na przykład, typu możliwość skopiowania jednego pliku na pendrive i pójścia do kumpla i odpalenia u niego tego programu, miażdży całkowicie pokazane przeze mnie wady, tak? Trzeba to brać pod uwagę, że wiele osób jest naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z API Mage'a, używa go codziennie, ja też parę rzeczy używałem i nadal używam. I naprawdę ten format ma swoje plusy, po prostu, mimo dużej ilości wad, to jednak jest ok. Tyle na dziś, pokazałem, albo przynajmniej starałem się pokazać najważniejsze fakty z historii powstania API Mage'a. A poza tym, podsumowując wszystkie te trzy filmy, również z historii powstania i ogarniania i tego, jak powiedzmy zacząć pracę ze Snapem, z Flatpakiem czy API Mage'em, czego można się mniej więcej po nich wszystkich spodziewać, nie? W tym naszym pięknym pingwinie. No i co? No wybór należy do Was, tak jak zawsze, kurczę, no to powtarzam i będę to powtarzał. Bo nikt nie zabrania na przykład używania tych trzech pakietów naraz w jednym systemie, albo nie używania żadnego, bo nie, prawda? Linux to możliwość wyboru. To jest Wasz wybór i korzystajcie z niego. Chciałem bardzo podziękować wszystkim za oglądnięcie, łapkowanie, standardowo wspieranie, udostępnianie i mówienie i tak dalej o tym kanale i o tych filmach. Mam nadzieję, że taka seryjka Wam się przydała, tak? Że parę osób może się ucieszy, może inni się nie ucieszą, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to jest ostatni film, jeżeli chodzi o te wszystkie trzy pakiety. Myślę, że w tych trzech filmach wymieniłem większość rzeczy, które powinniście wiedzieć, powtarzam się znowu, wiem, na temat tego ogarniania tych pakietów w Linuxie w ten sposób. No i co, i życzę Wam po prostu miłego używania, albo nieużywania, albo dalej rzucania mięsem, hejtem, błotem na te wszystkie snapy itd., itd. No, jeden rzuca z hejtem i w ogóle nie wiadomo czym jeszcze, a inny się cieszy tak, że głowa mała, bo mu się lepiej na serwerze Ubuntu ze snapami po prostu pracuje. Albo na jakimś urządzeniu IoT. Dobra, koniec gadania, gorąco pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Do usłyszenia, zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam ciepło, cześć.